Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Norwegia stoi właśnie przed poważnym wyborem zakupu nowych czołgów dla swojego wojska. Decydenci wybierają pomiędzy niemieckimi leopardami, a koreańskimi czarnymi panterami. Koszt do około 100 miliardów koron, które ma wydać norweskie państwo na zakup nowych czołgów, a decyzja ma zostać podjęta w przeciągu miesiąca. Na chwilę obecną norweskie siły zbrojne dysponują czołgami, które mają powyżej 40 lat, a w obecnej sytuacji, kiedy to nieudaczni mordercy z Kremla mogą rozszerzyć swój zasięg działań wojskowych, warto byłoby wyposażyć się w coś lepszego. Kilkanaście kilometrów od granicy z Norwegią, dokładnie 16 kilometrów w dolinie Pieczęga w obwodzie murmańskim ćwiczą rosyjskie żołnierze. Znaczy w zasadzie jeszcze nie żołnierze, ale już ćwiczą, ponieważ lada dzień będą wysłani na front. Jeżeli nie zginą tam, kradnąc pralkę, zabić przed ukraińskich żołnierzy, to na pewno wykończy ich nieudaczne dowodzenie rosyjskich generałów. W ośrodku pojawili się już nowi, przyszli żołnierze z niedalekich okolic, ponieważ wcześniej było ich tam szkolnych kilka tysięcy, jednak podczas działań wojennych zginęło ich kilkuset, dlatego w koszarach jest dużo wolnego miejsca. Matki na pewno są zadowolone. Po tym jak 15 sierpnia zawalił się most Stretten, mieszkańcy cały czas są niezadowoleni. Most miał być szybko odbudowany, tak aby nie tracić czasu, ani pieniędzy, ani paliwa jeżdżąc naokoło. Niestety okazało się, że pieniędzy nie ma, a miały być i most zostanie odbudowany dopiero na wiosnę przyszłego roku. A do tej pory mieszkańcy jeżdżą naokoło albo, co sprawniejsi, przepływają łódką na drugi brzeg. Teściowe na drugim brzegu niestety coraz bardziej narzekają, bo coraz rzadziej są odwiedzane. A do wiosny prawdopodobnie będą odwiedzane jeszcze rzadziej. A linia lotnicza Wizz Air niestety kasuje kolejne połączenia z Norwegii do Polski i z Polski do Norwegii. Między innymi z Molde czy do Molde i z Narwi czy do Narwi. Szczegóły znajdziecie oczywiście u nas w artykule. 88-letnia pani Kari, pisarka i pracownik socjalny, pod żadnym pozorem nie chce przejść na emeryturę. Pomimo tego, że jej noga odmawia już jej posłuszeństwa i pani Kari nie może już za bardzo chodzić. Pani Kari tak lubi swoją pracę, że cały czas i uczy siebie, i uczy innych pracy z dziećmi z trudnych rodzin i jak rozpoznawać, czy przypadek takiego dziecka jest tak trudny, że dziecko należy odebrać z takiej rodziny, czy jednak rodzina jest najważniejsza. Życzmy pani Kari lat 150. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.